Hejo, czy to kulisy komentowania gali Fame 14? Słuchajcie, pokażę wam dzisiaj, jak to jest komentować galę od samego środka, więc jeszcze mnie złapał operator w momencie, jak się ubieram. W dużym, jednym, wielkim skrócie, nie ma co was oszukiwać. W piątek po ważeniach, ci, którzy nie walczą następnego dnia, zazwyczaj imprezują. Kurde, zawsze jest problem z kołnierzykiem. No i potem sobota nie jest najważniejsza. Ja mam to szczęście, że ja się nie muszę dużo przygotowywać do komentowania, gdyż moja cała wiedza i tak jest w wywiadach. Ty, będę musiał kogoś prosić, żeby mi ktoś dopiął to do końca. No tak, koniec końców moja cała wiedza, którą mówię o zawodnikach podczas komentowania i tak już jest w mojej głowie, więc mam to szczęście, że moje przygotowania są raczej takie, że sprawdzą sobie jeszcze bilanse walk, jakieś ciekawostki o zawodnikach, to co mogę powiedzieć wtedy, kiedy wychodzą do oktagonu. No i to jest ten moment, kiedy trzeba się spiąć i do samego końca poubierać od stóp do głów, bo jednak komentator powinien wyglądać elegancko. No i powoli wybierać się na halę, co wcale nie jest też takim prostym zadaniem. Tam poogarniać tematy, no i co, pokażę wam, jak to jest dokładnie, jeżeli chodzi o ogarnięcie sprzętu, jak działają te wszystkie rzeczy, jak to jest, kiedy wchodzisz na halę, musisz się przebić przez te wszystkie tłumy, jak jest odebrać te wszystkie sprzęty, słuchawki, chociaż dzisiaj nie będę miał słuchawki, bo nie wchodzę do oktagonu. Tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo, próby mikrofonowe, postaram się, żeby kamera była cały czas z nami. No i co, ja się ubieram do końca w tym momencie i zaraz lecimy jeszcze coś szybko zjeść, jest godzina, 18, czyli jeszcze chwilka i zaraz lecimy dalej. Dobra, i droga na galę zawsze jest taka sama, czyli operator ma na plecach i idzie tyłem, żeby się nie zawić. Cały plecak ze wszystkim, dosłownie, statywik i lecimy. Właśnie zastanawiałem się, dlaczego nie zainwestowałem na dzisiaj w mikrofon, skoro wiedziałem, że będę chciał zrobić kulisy i kurde, wyszło jak zawsze, nieprzygotowany. Nie no, żartuję, ale zawsze tak w komentarzach jest, jak tylko się nie przygotujesz, nie? Zrobimy tak i zaraz, jak będziemy w restauracji, opowiem wam ciekawą historię. Mamy ważnych kilka zadań w tym momencie. Pierwsze to się nie ubrudzić. Proszę! Oczywiście, że tak. Muszę coś zjeść przed galą. Dobrze, bardzo dziękuję. I te kolki, tak. Dla wszystkich. Okej. Dzięki. Tak, pierwsze zadanie jest takie, żeby się nie ubrudzić, a to będzie problematyczne. A następne zadanie, jak już trochę zjem, to powiedzieć wam, jak to jest z tym moim komentowaniem, dlaczego ostatnio nie komentowałem, a teraz komentuję i to się tak w kółko zmienia, więc ja teraz szamka, a zaraz wam opowiadam. Kolka dla mnie i kolka dla was. A teraz tłumaczenie. Słuchajcie, wcześniej byłem komentatorem głównym Fame'u od gali 5. Na czwórce komentowałem pierwszą walkę i było tak cały czas. Niestety, jak sami widzieliście, były pewne perturbacje, które wiadomo, że mi się nie podobały. Nie komentowałem 11 i 13. I żeby takich sytuacji zapobiec, opowiadałem wam na live, że niestety tak wyszło, nie miałem na to wpływu, byłem cały czas gotowy, wiecie o tym doskonale i powiedziałem, że coś z tym zrobię, więc teraz oficjalnie chciałem powiedzieć, że jestem wolnym ptakiem, wolnym strzelcem. Dalej komentuję Fame, ale już nie czuję się tym gościem, który jest od tego w 100% i zawsze jest tym pierwszym, najważniejszym. Od tej pory nie mam już żadnej umowy, która wiąże mnie w taki sposób, że muszę być tylko i wyłącznie w federacji Fame. Od dzisiaj mogę komentować wszystkie inne federacje. Nieraz wam mówiłem, że oferty były ze wszystkich, tylko po prostu w jakiś sposób nie mogłem. Obecnie jest tak, że mogę komentować i Fame, i wszystkie inne, tak więc pojawiam się na Fame'ie i od tej pory, jeżeli będę miał tylko propozycje, które będą no, takie jak zawsze, biorę to, komentujemy i widzimy się na każdej kolejnej gali. A teraz kolejna przerwa. Dlaczego jem teraz? Chodzi o to, że potem przez 4 godziny musisz gadać i nie ma żadnej przerwy. Jeżeli są jakieś walki, które są krótkie, czasami ze 2-3 przerwy mamy po kilka minut, ale to jest tylko po to, żeby polecić do toalety i szybko wracać. Kolejne pytanie, które dostanę na 100%. Czemu masz ten plaster i czemu się nie ogoliłeś? Nie mogę tego zrobić, a to z tego powodu, żeby mi się rozwaliła rana, więc trzeba to jakoś przetrwać. Jem do końca i jedziemy na halę. Cześć, jestem operatorem Mateusza Koniowskiego. Generalnie to jest super praca, super płatna, polecam wszystkim. Kolejny etap, czyli dojechanie na halę. To się nie wydaje takie proste jak słychać, bo uwierzcie mi, że praktycznie nigdy nie wiadomo, który parking, gdzie, jak i co i na co zadziała nasza plakietka, więc zwyczaj trzeba improwizować. I zobaczycie, jaki jest kocioł pod halą, ile tam będzie ludzi, jak w ogóle tam jest ciężko przejść, to sobie nie zdajecie jeszcze sprawy. Lecimy. I teraz Kapi, masz ciężkie zadanie, bo będziesz pierwszy raz dziennikarzem. Jak będę jechał, ty będziesz zadawał pytania. Wiem, że nie masz ich wymyślonych, ale będzie śmiesznie dzięki temu. Widzowie, komentarz Mateusza Koniowskiego jest odwołany, nie chcą nas o, jednak wypuścili. To jednak Mateusz będzie komentował. Mateusz, komentujesz galę z Maciejem Turskim, jak?
ci się komentuje i pracuje w tym duecie komentatorskim. Powiedz nam wszystkim. A wiesz co? Raz pracowaliśmy ze sobą. To jest też trochę inna rzecz, bo zawsze komentuję ja jako jedyny dziennikarz, druga osoba jest po prostu ekspertem, czy to z YouTube'a, czy to ze sportu. A tutaj, wiesz, jest nas dwóch dziennikarzy. Spoko było chyba za pierwszym razem. Chociaż wiadomo, że razem mamy trochę więcej do powiedzenia, bo normalnie jest tak, że zawsze jeden mówi 75%, a drugi 25%, nie? Tak powinno być. Komentator główny i poboczny. Drugie pytanie od naszych widzów. Ile koni ma Mustang? Miał być o komentowanie, stary, to jest ten materiał, 460. Dawaj o komentowanie. Mateusz, czysto hipotetyczna sytuacja, bo jesteś zawsze dobrze przygotowany do komentowania. Co robisz, kiedy nagle w najmniej spodziewanym momencie zapominasz czegoś o danym zawodniku? Ty, dobre pytanie. Wiesz co? Uczono mnie w telewizji, że kiedy czegoś zapomnisz nagle, to musisz mówić o czymś innym, żeby nie pokazać tego, że właśnie popełniłeś błąd. Jak popełnisz błąd, musisz lecieć dalej. Tak to jest. Trzymaj majka. Czy komentowanie gali jest dla ciebie stresujące? No bo jednak trafiasz do setek tysięcy osób, którzy oglądają galę przed ekranami. Jak się z tym czujesz? Ja wiesz, że nie wiem, czy nie milionów nawet, że tyle osób ogląda to. Na początku samym, bo wiecie, jak popełnisz błąd normalnie, myślę, że pokazuj też trochę drogę, stary, bo w innym przypadku ja się stresuję. Chodzi o to, że normalnie, jak popełnisz błąd na wywiadzie czy coś, grasz też mimiką, ludzie wiedzą, że się pomyliłeś, a jak komentujesz, słychać tylko głos, więc każdy błąd słowny, każda taka potknięcie, to wiecie, o co mi chodzi, już powoduje pewien dyskomfort. Jak pierwszy raz komentowałem z Tripsonem czwórkę, ale miałem stres, jak ja nigdy nie mam stresu, to niesamowicie, a teraz to już automat, bo jednak tych gal było bardzo dużo, więc to się robi automatycznie, no szczególnie, że mam tę przewagę, że jednak ja tych zawodników wszystkich znam, prawda? Przed nami bardzo ostry zakręt, widzowie. Czy Mateusz Kaniowski wleci w niego bokiem? Panie, no, za tymi taksówkami na 100%, no. Jest git? O, niech będzie. Uwaga, pierwszy raz w historii, Mateusz Kaniowski bokiem. O nie, widzowie idą na plaży. Oj, oj, oj. Dlaczego? Ty, ale teraz patrz jak pójdzie. Patrz jak pójdzie. Jezus, Maria. Dzień dobry, proszę pani, jestem komentatorem gali i potrzebuję wjechać. Doskonale, a macie kartę parkingową już? Nie wiem, co to jest karta parkingowa, wiem, że mam zaraz próbę i muszę się tam dostać, a mam wszystkie pozwolenia, w sensie to, co pan ma tam na karcie, to ja też mam tak samo. Dobrze, zaraz się dowiem. Mateusz Kaniowski. Kaniowski? Mateusz Kaniowski, komentator, nie ma karty parkingowej, możemy wpuścić, a jest pan już tak na styk z czasem. Mam pytanie, czy jak... Poczekajcie. Tak. Jasne. To ja zostałem. Tu. Ile wy radości dajecie ludziom? I raz, i dwa. Siema. Siemanko. Kurde, też zostałem przystojniakiem. Dzięki. Jasne, dawaj. Najlepsze wywiady w Polsce. A bardzo dziękuję, robią wrażenie. To jakbym go puknął, co by się stało? To jest ten legendarny mikrofon, do którego wszyscy plują, stary. To zrobić z nim zdjęcie. Dobra, jest git? Dobra, jedziemy. To ja prowadzę teraz. Tak. Nie ta kamera tu. A teraz... Trzeba się przebić przez Media Room, rozłożyć sprzęt, bo robimy tak, że nagrywamy wywiady po gali, więc trzeba zająć dobre miejsce, wszystko podłączać i będziecie mieli wywiadziki. Drogę widzieliście, jesteśmy i tak wygląda stanowisko. Dawaj, Kapi, pokaż im. Patrzcie, tak, tu są dwie kamery. Nie wiem, dlaczego wszyscy się rozstawili tam, na samym końcu. Ale jakiś powód na pewno był. I teraz sprawa wygląda tak, że nie mam czasu nagrywać wywiadów, bo komentuję. I w takich momentach, jak się kończy gala, ja przybiegam tu. No i zazwyczaj tych ostatnich trzech, sześciu zawodników jeszcze tutaj powinno być, chyba że któryś z nich będzie w szpitalu. No i wtedy jeszcze nagrywam ostatnie wywiadziki, które szybko wrzucamy wam na kanał. Tu powinien być jeszcze stół dla nas i krzesełko, gdzie operator by to wszystko montował na żywo, ale jest jakiś problem w tym momencie. Więc wy już widzicie, jak wygląda Media Room. Możecie sobie jeszcze przejrzeć ze mną to, chodźmy w ogóle, a ja idę, o poczekaj, bo nie wziąłem tej, wezmę to i idziemy, pokażę wam, jak wygląda całe to przejście. Co kręcimy? Stary, kręcimy kulisy komentowania. Naprawdę? Tak. Mogę coś skomentować? Komentuj. Bardzo ładnie wyglądasz, bardzo ci pasuje ta koszula, to mój komentarz do twojego ubioru. Idziemy dalej. Dzień dobry. Można? Można, super.
Hejo. O, to jest człowiek, który powie nam, gdzie mamy iść po to, żeby dostać mikrofon. Który mikrofon? Do komentowania. Do focha. Idziemy do focha. Czajcie, że on się przeprowadził do Bełchatowa? Jak ty się wyprowadziłeś? Ja się wyprowadziłem, on się przeprowadził. Ktoś musiał być najwyższym dziennikarzem w Bełchatowie. I w ogóle dostaniemy od nich mikrofon na kamerowy i będziecie mogli wszystko pięknie zobaczyć, prawda? Ale za lampę, dajcie nam lampę. Nie. No dobra. Dobra, i tak wygląda każdorazowe wyjście na halę. Siema, siema. Siema, siema. Siema, siema. Jest. Budzi szacunek. Znajdziemy stanowisko kamerowe i idziemy dalej. Dobra, chodź. Dobry. Ty, zawsze jest tak, że jak jest wejście, to my mamy to stanowisko naprzeciwko, na samym końcu po lewej. Dawaj. Dobry, cześć, cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Jest Nikola. Dawaj. Tak, i tutaj się siedzi, jak się robi wywiady podczas gal. Dokładnie przy tym stanowisku, a tutaj siedzą komentatorzy, gościu, komentatorzy. Nie wiem, czemu tak jest, ale ja zawsze siedzę z prawej. No i co, moi drodzy, dawaj kapi, pokażemy, jak działa sprzęcior. Słuchawy, wiadomo, o co chodzi. I teraz tak, jak jest kliknięte to, to wtedy słyszą cię wszyscy. W sensie nie, teraz cię nie słyszą, teraz cię nikt nie słyszy, ale jak klikniesz to, to znowu słyszą cię wszyscy, czyli jak chcesz zakaszleć, jak chcesz powiedzieć coś do komentatora, na przykład co ty gadasz za bzdury, to w tym momencie wyciągasz to i jemu też wyłączasz na wszelki wypadek, tylko trzeba pamiętać włączyć. Jest taki przycisk, gdzie gadasz tylko i wyłącznie do swoich przełożonych, to jest wóz i jeżeli to klikniesz, to wtedy słyszą cię tylko i wyłącznie w wozie. Więc to jest git. No i często ludzie mi zadają pytanie, gdzie ja patrzę, czy patrzę tutaj, przed siebie, czy oglądam wszystko na monitorze. No i powiem wam szczerze, kompletnie, że to bardzo zależy. To bardzo zależy, a to z tego względu, że jeżeli walka jest w parterze, to więcej detali widać tutaj, bo na przykład tutaj ten narożnik bardzo często mi wszystko zasłania i nic nie możemy wtedy zobaczyć. Tak więc tak to wygląda. No i co, ja teraz przetestuję się, czy słychać mnie na wozie, a Kapi wam pogrywa jeszcze kilka rzeczy dookoła, póki tutaj może stać, bo zaraz już nie będzie mu. Halo, halo, wóz. Ja mówię z komentatorki, Mateusz Kaniowski. Dobra, to czekam i będzie sprawdzenie. Raz, raz, raz. Mateusz Kaniowski, witamy Państwa na gali. Ja mam te słuchawki. Jest 19.15, czyli idealnie przeszliśmy wszystkie próby, przynajmniej ja, bo... No tylko ja tu byłem, ale wszystko działa. No i teraz mamy 45 minut, żeby zacząć galę. 19.50, muszę się tu pojawić z powrotem. Ale zobaczcie, jaki tu jest rozmach. Kapi, obróć się, zrób kółeczko, zrób. Zrób kółeczko. A, takie wolne robisz, że sobie lepiej zobrazowali. Jest godzina do gali. Kapi, zobacz, proszę, już nie wyjdziemy stąd, obróć się, stary. Siema. Gdzie dzik? No właśnie widzę, zauważyłem. A gdzie twój? Na wywiady. Wiesz, muszę być elegancki do komentowania, nie? Hej, hej. Dobra, dzięki. Proszę bardzo. Siemanko, proszę bardzo. Cześć. Cześć, Mateusz. Dobrze, dzięki. Dobra, lecimy na ostatnią kawkę, bo inaczej się nie wyrwiemy nigdy. Mówię wam, że tu nie jest się łatwo poruszać, ale za to ta energia, która jest u tych ludzi, oni się tak cieszą z tej gali, że to jest piękne.
że można mi działać. Zony! Panie, udało się. I teraz sobie wyobraźcie, że każda próba pójścia do toalety i tak dalej, zawsze jest taka sama, czyli że po prostu w pewnym momencie utykasz. O, a tu są nasi ziomale od mikrofonu. Tak, będzie za chwilkę już. Yeah. Brzezik już się pojawił. Proszę Państwa, to się dzieje real time wszystko. Zobaczcie. I o, cichyca. Już to się będzie tu wszystko grało. Ulala, no. Nie, no złoty? Aska? Muran, Mateusz kupił go po mnie, następnie Boxdel, a następnie... Brzezik z tym mikrofonem na kamerę tu. My jesteśmy w szatniach, może mógłby tu podejść, albo ja tam wyjdę po niego, czy jak? A ta trójka, co o czym świadczy ta trójka? Że ty możesz do oktagonu. Ty, nie wiem w sumie. A ciekawe, no. A co, ty nie masz trójki? No ja to w ogóle nie mam, ale razem byśmy mieli wszystko. Prawie. To jest taka gra, wiesz. Ty masz szóstkę. Ty, ale w bingo jestem lepszy. Nie, szóstka to jest to, że ja mogę przed halą stać i oglądać. Dobra, udało nam się wyjść z hali. Zostało 20 minut, więc za chwilę muszę wracać na halę i komentować. Robimy tak, Kacper sprawdza, czy dźwięk się zapisał, żebyście nie denerwowali. Ogarnia cały sprzęt. Ja komentuję ze 3-4 walki, a potem wchodzi, bo nie może tam wchodzić, jak już wam mówiłem. Daje mi kamerę, ja ją kładę przed sobą, biorę majka i zobaczycie na żywo, jak wygląda komentowanie. Postaram się wam coś jeszcze z tego nagrać, chociaż nie będzie łatwo. No i co, jeszcze podziałamy z tymi kulisami, jeszcze będzie zakończenie, potem wywiady. Lecimy dalej. Panie i panowie, szanowni państwo, widzowie Polsat Box Go. Zróbcie więzi, ale! Naprawdę, Norman Park jest przekozakiem, udowodnił to po raz kolejny. Ale ja chcę rzymską klatkę jak najczęściej. Kiedyś niech ktoś zrobi całą galę, gdzie będzie tylko rzymska klatka i wszystkie walki właśnie w tej stypulacji. Wiecie, jakie to jest dziwne uczucie, jak nie musisz uczestniczyć w tej batalii? To już z przyzwyczajenia chciałbym wejść i kłócić się o to, kto jest pierwszy. Ja jestem pierwsza. No właśnie, widzę, że się ustawiliście pierwsi z lewej. Proszę przejść na no, tą stronę. No właśnie, przez przypadek, ja się nie ustawiałam. Ale tak, dzisiaj jestem ja pierwsza. Dzisiaj mogą, no bo komentuję. A faktycznie, no to dobra, no to ustawcie. And your bitch can get it through, double. Obrywało się jednemu, drugiemu, ale przede wszystkim obrywa Adam Joseph. Najpierw knockdown, następnie uwaga. Ej, mały, ale jest to jest prowadzenie, no i nie ma...
Słuchajcie, nie ma czasu teraz tego tłumaczyć, właśnie skończyło się komentowanie, więc czas porobić dla was wywiady, tempo musi być, więc ja ściągam marynarę i zaraz widzimy się w dziku i zaczynamy robić szybko wywiady, no bo musicie mieć co oglądać. Słuchajcie, ja już jestem po wywiadach, teraz pakujemy sprzęt. Wywiady leciały teraz w międzyczasie, takie krótkie urywki. Możecie wejść na mój kanał i oczywiście je wszystkie obejrzeć. Natomiast teraz pakujemy sprzęt, idziemy do samochodu i jeszcze w aucie podsumujemy sobie troszeczkę to dzisiejsze komentowanie. Tak więc lecimy dalej. Stary, super. Oczywiście, że będę szło oglądać. Dobra. Czasami dostaję takie pytania. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj podchodzi do mnie chłop, jak już komentuje i pyta, ktoś do mnie podchodzi i mówi, ty, jakiś chłopak cię woła, nie? Ja wstaję, podchodzę do barierki i mówię, co jest, nie? A on, stary, Mati, słuchaj, weź mi jajkosa, podepnij do ładowarki. Mati, chodźmy jeść. To jest najważniejsze. Ja wszyscy chcą pić, zawsze po galach. A jestem tak zawsze zmęczony, że mi się tak nie chce już. To jest najgorsze, jak się kończy galę koło drugiej. A pokażemy widzom outfit komentatora? Nie, nie. Na pewno? Słuchaj, dobra, pokaż to, łapie. Ale weź już do góry, stary, bo wstyd. Chodzi o to, moi drodzy, że bardzo szanuję warszawskich koksów. Mamy doskonały kontakt, współdziałamy ze sobą już długo i z tego powodu nie zabieram już całego, z początku sobie zabieram koszulkę albo bluzę i potem wyglądam jak taki pawian przez chwilę, ale tylko przez chwilę, nikt tego nie widzi, bo kamera zawsze jest odtąd, nie? Ale zaraz dojedziemy i się przebieram od razu, tylko tak mówię. Mati, Mati, no, no. Jak gala ci się podobała? Fajnie, tylko z perspektywy komentatora nie jest tak łatwo powiedzieć, jaka gala była, w sensie, czy była dobra, czy nie. Przecież kurde, fajne były te walki w sumie. Było zamieszanie, więc było git. Pan zrobi zdjęcie. No jasne, druga, dawaj. Dawaj, robimy. Czekamy już półtora godziny. Że wam się chce jeszcze, co? No właśnie, nie odpuszczamy. Ja dostałem pytanie, jak mi się gala podobała, a wam? Nam się podobała. Fajnie, fajnie. Czekamy na wywiady i będzie zajebiście wtedy. Jutro od samego rana. Dobra. Wywiad z Nitro był, czy nie? Był. Czyli jeszcze jest? Jest. Jest nadzieja. Ja się rzucam pod auto, jak po prostu pojechał. Dzięki chłopaki, dzięki, razie. Się tak, i wracając do tematu, uważam, że gala była git. Dużo się działo, knockout AJ'a, w ogóle kosmos jakiś. No i trąba, to co zrobił w drugiej rundzie. Niesamowite. Niesamowite, w ogóle kurde, ta możliwość darcia się, jak to są knockouty, to fajnie można emocje pokazać. Czy po takim komentowaniu ciężko ci się robiło wywiady jeszcze? Wiesz co, to jest, ludzie sobie nie zdają sprawy, że 4 godziny gadać do mikrofonu to jest ciężkie zadanie. Musisz uważać na każde słowo, zdając sobie sprawę z tego, że oglądacie tyle milionów ludzi. I cały czas pilnować tego sprzętu, musisz być ciągle na czas tam. I kurczę, robić te wywiady jest ciężko, ale z drugiej strony ja wiem, że ludzie strasznie na to czekają. I kiedyś tak nie robiłem, kiedyś już odpuszczałem. Jak już komentowałem, to nie robiłem wywiadów, ale ostatnio tak sobie przemyślałem, że warto chyba jednak, chociaż te 3-4 nagrać, bo jednak to jest dla was. Tylko przerąbane, jak się kończy gala, czekaj. Druga 11. I teraz głodny after, a i tak muszę wstać o 10. To jest najgorsze po afterach, żeby wstać o tej 9 i zacząć wstać wywiady od 10, nie? Przydałoby się jeszcze jakąś siamkę. I lecimy. Ogólnie cel był taki na dzisiaj, żeby pokazać wam, jak to wszystko wygląda od środka. Czyli chciałem dać wam te emocje, które możecie być może poczuć. Nie wiem, jak mi to wyszło. Pierwszy raz robię taki format. Ale wiem, że dużo osób chciało zobaczyć, jak to wygląda od tej drugiej strony. Właśnie od tego przygotowania, przez pojechanie na halę, przez przejście przez zawsze przez tych ludzi. Jak sami widzicie, to jest jedno z najcięższych możliwości.
jak to jest skończyć o tej drugiej. Mam nadzieję, że mogłem wam pokazać tego trochę. Co prawda też było lekko problematycznie, bo na przykład Kasper, operator, którego już znacie z tych cudownych pytań, nie mógł cały czas być przy mnie, a tak to byśmy nagrali więcej reakcji, bo wiecie, nie możemy pokazywać walk, to jest problem. Walki są w pay-per-view i nie możemy ich pokazywać, ale nagrywałem swoje reakcje sam przy tych 3-4 walkach i mam nadzieję, że zobaczyliście chociaż namiastkę tego wszystkiego. Powiem szczerze, że jestem mega zmęczony zawsze, bo jednak te 4 godziny paplania do mikrofonu, uważając na te każde słowo, powoduje taki dyskomfort, że kończy się, a twój mózg paruje. Myślę, że znacie takie uczucie, jak się długo uczycie do sprawdzianów, czy na egzaminy, czy cokolwiek w tym stylu, że mózg paruje, a tu jeszcze szlaban nieczynny. No jo cię chyca. Jak teraz? No nic, i teraz wiecie, połowa zawodników zaprasza na aftery, połowa chce świętować, druga połowa leży po szpitalach albo jest smutna. A tak serio, mam nadzieję, że komentarz wam się podobał. Tak jak mówię, drugi raz komentowałem z Maćkiem, ponieważ Maciek też jest dziennikarzem, zawsze było tak, że to ja byłem jedynym dziennikarzem i ze mną był jakiś ekspert. Tutaj troszeczkę inaczej, więc to wy powiedzcie, jak wam się podobało, powiedzcie, czy chcecie takie materiały, bo jeżeli wam się to podoba, to może trzeba zainwestować w drugą kamerę. Tak jak w mikrofon koskotkiem, który teraz nas nagrywa i nie muszę go trzymać. I może trzeba nagrać taki dzień z wywiadów. Wtedy byśmy zrobili tak, bo tam mogę, tam wszędzie będzie mógł chodzić mój operator. Może trzeba byłoby zrobić tak, żebyście wtedy mogli obserwować, gdzie idę, w którym momencie idę, jak wyglądają rozmowy, jak wygląda namawianie na wywiad. No bo dzisiaj przez to, że nagrywaliśmy wywiady tą samą kamerą, co właśnie jest to wszystko nagrywane, nie było czasu wam pokazać tej pracy, którą wykonuję już po samym komentowaniu. Tak więc co, Fame 14 dochodzi do końca. Tak jak mówiłem, jestem wolnym strzelcem, jestem z tego niesamowicie zadowolony, bo obiecałem, żebyście mogli teraz słyszeć częściej i to wam już w tym momencie zapewniam. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz się usłyszymy i że będzie to wyglądało jak najbardziej spoko. Chciałem wam mówić, przekazać poziom wymęczenia na dzień dzisiejszy. Ty, działa już, myślałem, że nie działa. Ale nawet nie mam tego przekazywać. Działa? Git. Dobrze, moi drodzy. Nie ma co przedłużać. Nowy format. Jednorazowy. Napiszcie, czy wam się podobało i czy ktoś chce z was komentować na następną galę. Dzięki za oglądania. Dzięki za oglądanie. Dzięki za to, że byliście. A, właśnie. Bo dużo osób mówi, że ty po tych galach prowadzisz, że jakbyś był jakiś pijany. Zmęczenie. Musicie uwierzyć, zmęczenie, zresztą wiecie, że dopiero prowadziłem furkę. Tak więc ja się kładę i od rana oglądajcie wywiady, a właściwie tu już tak obejrzycie. Dobra, na razie, hej!